Hej, witam Was. Z tej strony jak zwykle Michał Kośla. Już zobaczymy, może ktoś do mnie dołączy. Zapraszam. Dzisiaj będzie następny, kolejny dzień z aromaterapią i zaprezentuję, pomówię troszeczkę o trochę innym olejku. Zawsze do tej pory mówiliśmy o olejkach, które nas pobudzają. Troszeczkę teraz będziemy mówili o olejku, który nam pozwoli się uspokoić. To, co wczoraj obiecałem Wam, więc olejek, taki piękny olejek, mam nadzieję, że widać dobrze, lawendowy. Słuchajcie, oczywiście kominek chodzi ko mnie, dyfuzor tutaj paruje, mam nadzieję, że nie za bardzo się wyciszę i nie usnę, prawda, w czasie tego live'u. Słuchajcie, sama lawenda, tak? Początki uprawy lawendy sięgają już czasów starożytnych, tak jak w większości takich różnych ziół czy specyfików. Tak? Roślina była najbardziej znana w basenie Morza Śródziemnego. Tutaj wykorzystywali ją już od zarania dziejów do różnych celów. Tak? Tworzono balsamy, kosmetyki, również leki, a nawet w kuchni była bardzo popularna i wykorzystywana. Przykładowo, słuchajcie, Grecy najbardziej cenili lawendę za jej właściwości właśnie smakowe, ale również i kosmetyczne, tak? Grecy jeszcze cenili lawendę za miód, dlatego że dzięki niej pozyskiwali specyficzny smak, zapach tego miodu. Rzymianie z kolei lubowali się w olejkach, już tutaj w olejkach eterycznych i używali je do kąpieli, tak? I też im zawdzięczamy też dzisiejszą nazwę, tak? Bo lawenda pochodzi właśnie z łaciny, z lavare i to oznacza myć się, oczyszczać, więc mamy słowo lawenda. W późniejszych czasach Anglicy, jak ją już poznali i zaczęli stosować, oni z kolei bardzo cenili lawendę za taki niezwykły aromat. Zresztą lawenda ma specyficzny zapach, jest to bardzo ładny, bardzo delikatny zapach. I oni tworzyli wtedy te pachnidła. Słuchajcie, właśnie dzięki temu aromatowi też nasze w Polsce była popularna lawenda. Nasze prababcie już ją zawsze gdzieś tam w domu trzymały, te kwiaty lawendy, ten susz z lawendy, tak? Były przechowywane, nie wiem czy chłopów oglądaliście, tam jest taka scena, nie Maryna, tylko już nie pamiętam kto. Właśnie woreczki z lawendą były gdzieś utykane z ubraniami, gdzieś tam wieszane. W tym domu też były różne inne zioła, ale lawenda, kwiat lawendy właśnie był w woreczkach w pewnych miejscach wieszany. Przede wszystkim ten aromat się rozchodził, ale także nasi przodkowie wiedzieli, że to jest antybakteryjne, zabija bakterie, tak? A także odstraszanie moli, przepraszam. Co jeszcze? Nasze praprababcie używały już lawendy, wytwarzając różne balsamy, kremy, dbały o swoją cerę, tak? Ma taki bardzo dobry wpływ przede wszystkim na twarz, na szyję. Była już stosowana, gdzieś tam stare pisma znalazłem, już ją stosowali. Powiedzmy, lawenda generalnie została odkryta dla świata na początku XX wieku, ale ją wspaniale stosowali już XVIII, XIX wiek w Europie. No dodać też można, że to tylko, nie tylko kosmetyczne rzeczy, ale właśnie działa tak antyseptycznie, tak? Działa wspaniale na taki przeciwtrącikowo, tak? Regeneruje nasz ten naskórek, dlatego jest taka, była taka popularna i nadal jest popularna, tak? Słuchajcie, generalnie dzisiaj ma zastosowanie dwojakie. Przede wszystkim ten taki niesamowity zapach, jak i również właściwości lecznicze. Najbardziej popularną w ogóle formą jest olejek. Właśnie taki olejek, często taki lub w takiej formie, prawda? Często on jest dodawany w kosmetologii i przez perfumiarzy do różnych mydeł, wód toaletowych. Na pewno spotkaliście się z zawieszkami do szab, gdzie ma to odstraszać mole, ale różne żele, oliwki, wszędzie ta lawenda jest tak naprawdę obecna. Słuchajcie, zapach samej lawendy, tak jak tutaj, on ukaja nerwy, tak? Działa, jeśli mnie coś boli, działa tak przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Słuchajcie, to jest tak naprawdę jeden z najcenniejszych aromatów z takimi różnorodnymi właściwościami terapeutycznymi, więc musimy ją doceniać. Co jeszcze? Olejek
Lawendowy łagodzi nasze zmęczenie, ale łagodzi też takie lęki, tak jak mamy irytację, czy również wspaniale działa na bezsenność, ociężałość, mamy nieraz taką ociężałość umysłową, nic nie przychodzi nam, nie wiemy o czym myślimy, tak? Dobrze też sobie radzi z nadciśnieniem. Wystosowany jest też w różnych terapiach związanych z otyłością. Mamy też zastosowanie, jak jest okres tej menopauzy, tak? Panowie też, panowie może nie, ale celulit, to każda pani wie, są stosowane maści, balsamy właśnie z lawendą do tego. Żylaki, tak jak mówiłem wcześniej, wczoraj o zastosowaniu olejku z cytryny do leczenia żylaków, ten też wspomaga. Zresztą generalnie bardzo fajnie się łączy z olejkiem cytrynowym. Lawenda jest wspaniała na katar, różne grypy, takie stany zapalne. Jeśli chodzi o skórę, no to też roztępy. Też tak jak cytrynka w ten sposób ma, tylko jeszcze jest łagodniejsza. Nie musimy też ją z olejkiem bazowym jakby rozcieńczać. Słuchajcie, taki motyw generalnie, dlaczego lawenda jest tak nam towarzyszy cały czas. Nawet zauważcie, gdzieś tam na filmach, zresztą w tej chwili też jak pójdziecie, nie wiem czy cepelie są czy nie, ale bardzo często jest motyw lawendy gdzieś tam wykorzystywany w naszej kulturze. Nie tylko w naszej, gdzieś ona cały czas jest. Jeśli chodzi o same terapeutyczne te właściwości olejku, to zainteresował się na początku XX wieku, to było około 20 lat, francuski chemik René Guettefos, chyba tak się wymawia. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że on przeprowadzał różne badania w swoim laboratorium i oparzył sobie rękę. Nie miał pod ręką ani wody, gdzie mógłby schłodzić oparzenie i żeby go nie bolało, a miał tylko kacz z taką esencją lawendową. Włożył tą rękę, no i słuchajcie, jakie było wielkie jego zdziwienie, że po paru dniach ta jego ręka szybko się zaczęła goić, tak? I przede wszystkim w późniejszym etapie nie ma żadnych blizn. No i on podjął badania w ogóle nad tym olejkiem i nad innymi olejkami, sprawdzał różne możliwości, czy to bakteriobójcze, czy odkażające, przeciwzapalne. I też ten człowiek przede wszystkim wynalazł nazwę, czy nadał nazwę działaniom różnych olejków jako aromaterapia. To był późniejszy już rok, w ogóle aromaterapia jako nauka wyszła w 1937 roku, ale jego się uważa za ojca współczesnej aromaterapii. Słuchajcie, nadal olejek później w czasie I wojny światowej był wykorzystywany, jeśli chodzi o leczenie ran, oparzeń, nagminnie był na froncie wykorzystywany i tam zdobył wielką popularność jako środek powodujący, że przyspiesza gojenie ran i zapobiega przede wszystkim powstawania blizny. Był idealnie wykorzystywany w tym okresie i nie tylko francuskie, później niemieckie wojska również go wszyscy felcerzy mieli go na wyposażeniu, tak jak inne lekarstwa. Słuchaj, co do pozyskiwania samego olejku, on jest, można go pozyskiwać dwoma metodami. Przede wszystkim ta najpopularniejsza to destylacja z parą wodną, ale tutaj na początkowo wykorzystywali tak, że do jednej kadzi wkładano kwiaty. Zresztą tak, olejek, muszę wrócić, jest pozyskiwany z kwiatów i łodygi. Większa ta esencja jest w kwiacie, ale też łodygę wrzucano tej kadzi. Wrzucano do wielkiej kadzi, zalewano wodą, podgrzewano, utwarzała się para skraplała i tak pozyskiwali. Ale, że on nie był aż tak mocny, tak esencjonalny, wymyślili metodę jakby dwuetapową, że oddzielnie podgrzewali samą wodę, która wchodziła wtedy para do drugiej kadzi z samym kwiatem i on już wtedy uzyskiwali taki bardziej esencjonalny, rzeczywiście czysty olejek. Drugą metodą to jest ekstrakcja tutaj rozpuszczalnikami lutnymi. Jest bardzo skuteczna, ale niestety nie jest tak powszechna, bo jest to bardzo droga metoda. Przede wszystkim tutaj podawali ekstrakcji z eterem naftowym, tak? To tam po odparowaniu rozpuszczalników z ekstraktu powstawał taki olejek stały lub półstały i z niego dopiero po oddzieleniu woskowiny otrzymywano taki ciepły olejek absolutny. Nie wiem, na pewno w aromaterapii słyszeliście o absolucie, tak jakże absolut różany, tak samo można powiedzieć o przy tej metodzie o absolucie z olejku z lawendy. To taka ciekawostka.
Dlaczego jest tak cenny ten olejek? Słuchajcie, właściwości olejku lawendowego wynikają z jego tak naprawdę wyjątkowego składu, w który wchodzą m.in. linalol, który jest odpowiedzialny za ten taki intensywny, naprawdę charakterystyczny, piękny zapach lawendy, tak? Ktoś, kto lubi lawendę, to ją zawsze będzie doceniał. No, składnikiem bardzo istotnym w olejku jest kumaryna, tak? Bo ona działa przeciwskurczowo, przeciwobrzękowo, tak? Rozszerza nasze naczynia krwionośne, więc jakby pobudza ten organizm, tak? Również mamy tam różne garbniki, tam szereg garbników i tam bardzo dużo jest tych garbników i one mają działanie antyoksydacyjne, więc jest przeciwbakteryjne, przeciw różnym chorobom, tak? Słuchajcie, on ma właśnie działanie przeciwgrzybiczne, przeciwzabalne, też dzięki właśnie takim garbnikom. Słuchajcie, dalej lecimy. Co można powiedzieć? A jeszcze przede wszystkim, ze wszystkich olejków mamy tylko dwa olejki, które są dostępne na rynku, czasami wytworzymy, to jest obojętnie, które mają aż tak wszechstronne zastosowanie i których nie trzeba łączyć z bazowym. Ja mówię tu o dorosłych osobach, bo w przypadku dzieci zawsze z bazowym łączymy. To jest tak, lawendę możemy spokojnie stosować na nasze ciało w takim stężeniu, jak ją producent dostarcza. Drugim olejkiem to jest na pewno olejek z drzewa herbacianego. Tutaj aż one nie są takie intensywne, żeby podrażniły nam skórę, tak? Nie mamy takich aż odczynów alergicznych, więc spokojnie możemy go, nie wiem, otworzyć, kropelka, nawet jeśli bym miał katar, to gdzieś tam koło nosa, nic mi się nie dzieje. Słuchajcie, pamiętajcie, ten olejek ma przede wszystkim działanie odkażające, antybakteryjne, ale również przeciwgrzebiczne, takie przeciwrobaczne, tak, jeśli go będziemy stosowali również wewnętrznie. Stosuje się go zazwyczaj przy chorobach skórnych, takie jak stany zapalenia różne skórne, podrażnienia, ale również, tak jak mówiłem, pierwsza wojna światowa wykazała, że on bardzo ładnie sobie radzi z ranami, różnymi oparzeniami, tak? Ale też stosujemy nie tylko kefir, zapewne nie jedna osoba była tutaj poparzona przez promienie słoneczne. Słuchajcie, nie trzeba się już tym kefirem, czy jak ja pamiętam, kiedyś siadłem mlekiem, musiałem się obkładać po jakimś intensywnym opalaniu. Jakbym miał lawendę, to bym sobie go 10 kropelek do wanny poleżał. Rzeczywiście to łagodzi i pomaga, jeśli jesteśmy poparzeni. Słuchaj, mamy jakieś trądziki, jakieś wągry, opryszczki, też sobie kapitalnie z tym radzi, jakąś egzemę, więc na te wszystkie nasze schorzenia skórne. To, co wspominałem wcześniej, te rozstępy celulit też pomaga w tym. Są maści, są różne balsamy na bazie olejku, a zresztą można też bardzo łatwo jakby samemu zrobić taki specyfik czy okłady, które będziemy przekładać i będziemy leczyli. Też nawet córka mi się pytała, czy to jest na włosy. Tak, on generalnie pomaga w łupieżu, to w takim suchym łupieżu, i gdy wypadają nam włosy, a także są kuracje i to są też kliniki, udokumentowane badania, pewne kliniki szwajcarskie wykorzystują na odbudowę komórek włosowych, takie dogłębne kuracje, właśnie olejek lawendowy. Tam jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, ale przede wszystkim głównym składnikiem jest olejek lawendowy, więc jeśli będziemy nacierali coś robili, specjalne kompresy, to ta cebulka też może nam się odbudować, tak? I też wzmocnić nam się ten włos. Co jeszcze? Na pewno jest stosowany we wszystkich anti-age, nie we wszystkich, ale w części anti-age środkach. On zapobiega takiemu starzeniu się skóry, odbudowuje ten nasz skórek. Skóra jest jędrna, młoda, tak? Gdy mamy przykładowo, też się fajnie sprawdza potówki, nie wiem, część osób pewnie ma z tym problemy, że poci się często. Słuchajcie, wystarczy też wcierać, a przede wszystkim wtedy pić taki olejek, więc te potówki, ta regulacja wydalania wody też nabiera normy, nie mamy takiego pocenia. Na pewno spotkaliście się nie jedna osoba z komarem, czy was ukąsił, czy inne jakieś latające. Generalnie wszystkie owady boją się, nie lubią zapachu lawendy. Zobaczcie, jak macie gdzieś pola lawendowe, czy lawenda rośnie w ogródkach. Nie wszystkie te, ja nie mówię o pszczółkach, bo one sobie będą penetrowały i bąki, ale generalnie te takie komary, nie komary, omijają, muchy omijają, więc też fajnie lawendą gdzieś sobie rozpylić, pozbywamy się tego robactwa. A gdy nas już, nie wiem, zaatakuje taki komarzyca, przepraszam, bo komary nie kąszą, no to też
warto sobie to miejsce posmarować, wtedy nie mamy takiego stędzenia i ładnie nam się, nie mamy zaczerwienienia, ładnie nam się to później goi. No dobrze, ale skóra skórą, na co on jeszcze działa, tak? Tak jak powiedziałem, że jest wszechstronny. Generalnie układ nerwowy. I to wiele osób właśnie za działanie na układ nerwowy bardzo ceni ten olejek. Słuchajcie, zapach lawendowego olejku przede wszystkim nas uspokaja, tak? No jeszcze mnie nie uspokoił, bo mówię dosyć intensywnie, ale łagodzi nerwy. Z tego względu też pomaga w leczeniu takich migrenowych bólów. Nie wiem, czy teraz migrena występuje, czy nie, ja jej nie mam, ale część osób może ma. Też mamy takie lęki, mamy depresję, tak? Jakieś takie napięcia nerwowe, stres emocjonalny. Słuchajcie, ale generalnie ona tłumi i leczy, ale jednocześnie też działa jakby pobudzająco w przypadku naszego zmęczenia. Być może taki naładowany jestem, bo już go wącham trzecią godzinę. Pobudza też naszą aktywność umysłową. To też jest bardzo istotne. W przypadku zaburzenia snu aromat lawendy działa tak kojąco na nas, tak? Jeśli mamy problemy z zasypianiem, jest nasz niby organizm zmęczony, a my nie możemy usnąć. Wystarczy, słuchajcie, ja to stosuję, jeśli chcę usnąć, to stosuję kropelkę gdzieś tam na poduszce, naprawdę kropelkę pomaga mi tak zrelaksować się i odpłynąć bardzo fajnie. Do czego? Oprócz tego też głęboko penetruje nasze ciało taki olejek na różne bóle, więc tutaj, gdy regularnie coś masujemy, tak, z użyciem tego olejku lub z połączeniem z innym, on jakby łagodzi nasze te bóle mięśniowe, jeśli nam bolą mięśnie. Kapitalnie sprawdza się na bóle różnych stawów, takie bóle reumatyczne, takie jak mamy, nie wiem, napięciowe bóle karku przykładowo, coś takiego, prawda? Więc wtedy fajnie sobie te plecy, jak pomasujemy, rozchodzi nam się ten ból i takie napięcie. Dobrze, bóle mamy, mieliśmy układ krążenia, to już wspominałem, że on poprawia nam jakby to krążenie i obniża ciśnienie krwi, więc to też jeśli sam olejek bierzemy, jeśli mamy za niskie ciśnienie krwi, też może nam delikatnie podnieść, ale przy jakichś schorzeniach, to ja zawsze mówię, jeśli chcesz sięgnąć po olejki czy naturalną medycynę, też skonsultuj się z lekarzem. Nigdy na własną rękę pewnych rzeczy nie możemy wykonywać. Olejek też, tak jak większość olejków eterycznych, podnosi nam naszą odporność. Tutaj wzmacnia odporność na wszelakie choroby, więc warto pod tym względem to również dostosować. Zresztą to jest tak uniwersalne, że na co dzień go możemy brać. Co jest jeszcze? Tak jak mięta, układ trawienny tutaj też nam leczy. On jest zresztą wspaniały w połączeniu z miętą. Ja już wielokrotnie z miętą go stosowałem i do picia, i gdzieś tam do masowania bardzo ładnie współgra i jakby jeszcze zwiększa aktywność tej mięty, tak? Ale sam olejek lawendowy generalnie stymuluje produkcję tutaj kwasów żołądkowych i kwasów żółciowych, więc pomaga w jakichś tam zaparciach, bólach brzucha, jeśli mamy kolkę, wzdęcie, wymioty, biegunki, więc też warto go zastosować, tak? Też o wspaniale sobie radzi z drogami moczowymi. Dzisiaj nawet gdzieś tam na portalu czytałem o olejku, właśnie kobiety bardzo często sięgają przy jakichś problemach z drogami moczowymi. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że olejek lawendowy stymuluje jakby produkcję moczu, tak? I w ten sposób pomaga w oczyszczaniu dróg moczowych z różnych tych bakterii, które tam się nagromadziły i wywołują infekcje. Mamy jakieś zapalenie dróg moczowych, więc też możemy spokojnie sięgnąć po olejek lawendowy. Następny, no tak jak też część olejków, on ma taki dobry wpływ na w ogóle choroby układu oddechowego, tak? Może nie jest tak intensywny jak olejek cytrynowy czy eukaliptusowy, jest bardziej delikatny, ale też te estry jego wpływają, czy tam w leczeniu gardła, infekcji gardła, tak? Czego jeszcze? Grypy, kaszel, katar, astmę, zatoki. O, to jest jeden z olejków, gdzie bardzo ma taki błogosławiony wpływ na nasze zatoki, tak? Czy mamy zapalenie oskrzeli, więc tutaj, czy zapalenie migdałków też leczy, więc on ma też takie duże spektrum działania.
To, co wspomniałem o trądziku, mówiłem, dlaczego on sobie tak z trądzikiem radzi, bo przede wszystkim on zabija tak bakterie, które powstają przy tej chorobie, bo trądzik można nazwać chorobą, tak? Ale przede wszystkim jeszcze jedno, co go wyróżnia, on obniża nadprodukcję łoju, tak? I to jest też wiadomo, że łój nie jest taki zbawienny dla naszego organizmu. Dalej, co możemy jeszcze o nim powiedzieć? Och, tyle rzeczy. Słuchajcie, pasożyty, jeśli mamy też jakieś pasożyty, więc płukankę możemy sobie robić, tak? Też on działa dosyć fajnie. Też był środkiem kiedyś bardzo mocno wykorzystywanym w przypadku wszawicy. Nawet preparaty chemiczne, te, które spotykaliście, nie wiem, czy spotykaliście, czy nie, czy mieliście tą styczność, ale sprawdzałem dzisiaj stare preparaty chemiczne, które, nie wiem, Polpharma kiedyś wprowadzała do wszawicy, też miały dużą zawartość, bo aż 70% zawartość olejku z lawendy, więc on spokojnie i bardzo dobrze sobie radzi z wszawicą. Wiadomo, trzeba płukankę włosów zrobić, tak? Później gdzieś tam grzebień gęsty, krople bezpośrednio na ten grzebień i wyczesać te gnidy, które pozostały, tak? To jest tak troszeczkę uciążliwe, nie trzeba od razu włosów ścinać, wystarczy taka lawenda i też będzie ta lawenda bezpieczniejsza od chemicznych jakichś środków, więc pamiętajcie o tym. Dlatego ja propaguję zawsze naturę zamiast sięganie po chemię. Słuchajcie, też jeszcze, to już przeziębienie mówiliśmy, powiem tak, najlepsza, jeśli chodzi o nasz stan wewnętrzny, najlepiej sprawdzają się różne kominki i inhalacje wewnętrzne. Można też parówki robić sobie z olejku lawendowego, ale pamiętajcie, że jeśli parówkę, ciepła woda, miska, ręcznik, zamykacie oczy. Generalnie zasada prosta, że przy żadnym olejku nie otwieramy oczu, tylko muszą być zamknięte, tak? Jeśli przy gardle, ja powiem tak, jak ja go nie leczyłem, moja córka akurat robiła, tu sobie smarowała, miała taką chrypę, bo gdzieś tam też na wykładach często była, miała chrypę, więc to jej pomogło, tak? Jakby rozszerzyło tą krtań, pozbyła się chrypy, takiego kaszlu, jak osoby mają, które mówią dużo, długo i tak dalej. Słuchajcie, na katar jest idealny, na katar z kolei stosujemy, tak jak tu pokazałem, i tu, gdzie mamy te kości powyżej skroni, tu wmasowujemy po kropelce, nie musimy tego rozcieńczać my dorośli, i przy nosie, jak mamy tą część nosa, sobie spokojnie tutaj wmasujmy, raz, że ten zapach będziemy jakby inhalowali się naturalnie, druga kwestia, tu mamy taką cienką barierę, gdzie nam też bardzo ładnie dociera do zatok ten olejek, więc on sobie idealnie z tym katarem poradzi. Słuchajcie, co jeszcze? Mówiłem o tych bólach. Stosowanie też dla waszych pociek, tak? Na pewno nieraz są nadpobudliwe, czy małe dzieci, coś ich boli, coś, nie wiem, kolka, nie kolka. Wystarczy też dodać, nie wiem, 2-3 krople do wanienki, jak kąpiecie małe dziecko, i to dziecko też oddziałuje pozytywnie. Ten ból jakby, czy ta kolka, którą ma małe dziecko, mija. Dziecko się przede wszystkim uspokaja. Jeśli dzieci też nie chcą spać, są nadpobudliwe, gdzieś tutaj jest piżamka, na piżamkę jakąś kropelkę. Też on będzie taki łagodzący. Naprawdę olejek pozwala nam złagodzić, taki też ukrócić ten temperament, tak, jeśli mamy go za dużo. Lawenda też jest idealnie przez panie stosowana. No wiadomo, niektóre mają bóle te miesiączkowe dosyć poważne, więc wystarczy troszeczkę kilka kropel lawendy w podbrzusze wmasować. Był często wykorzystywany też w klinikach w czasie porodu. Też tylko w czasie porodu oczywiście nie podbrzusze smarowały panie, tylko tył pleców, tak? Tak poniżej korzonków były wmasowywane właśnie olej, gdzie ułatwiało. Dlaczego ułatwiało? Bo to jakby pogłębiało te skurcze i to przyspieszało tak naprawdę rozwiązanie i też zmniejszało to ból, bo on, pamiętajcie, działa przeciwbólowo też, gdy mamy bóle skurcz, to co mówiłem wcześniej, jakieś bóle mięśni i bóle kostne, to też spokojnie sobie możemy
Możemy stosować. To, co jeszcze o dzieciach wspomniałem, pamiętajcie tylko, jeśli dziecko gdzieś tam smarujemy, my dorośli możemy go spokojnie, tak jak herbaciany, stosować bez rozcieńczenia, bez olejku bazowego. Ale przy dzieciach to już nie jest tak wesoło. To jest młoda, delikatna skórka, młody organizm, więc też to są estry, to są silne środki, więc zawsze stosujemy z jakimś olejkiem bazowym. Ja wykorzystuję nagminnie tu kokosowy, ale wy możecie, nie wiem, migdałowy zastosować. Możecie zwykłą też oliwę z oliwek zastosować. Coś płynnego, coś oleistego, co fajnie rozprowadzi ten olejek. Wiadomo, on się z wodą nie łączy, tak? Nawet gdy oczy gdzieś tam mamy zachlapane olejkiem, coś się dostanie, nigdy wodą nie przemywamy, tylko jakąś olejem, czy możemy nawet mlekiem tłustym przemyć, ale nigdy wodą, bo jeszcze dogłębnie rozprowadzicie. Więc to takie... Sorry, widzicie? Muszę posmarować, będzie lepiej, tak? Słuchajcie, teraz tak, gdy jesteśmy tak, to co mówiłem, wzburzeni emocjonalnie, to też warto, nie wiem, dopada nas stres, emocje, no coś się nie udało w pracy, gdziekolwiek w życiu, też możemy inhalację przeprowadzić, nas to stonuje, tak uspokoi, wyciszy, czy sobie zrobić masaż wtedy, zresztą spa, no generalnie ja powiem tak, no jestem facet, ale ja lubię spa z olejkiem lawendowym, no trudno, leję go około 10 do 15 kropel na wannę, trzy świeczki, może być muza lub jakaś dobra książka, ja pół godziny leżę w wannie. Słuchajcie, ale jestem tak maksymalnie zrelaksowany, że mogę, nie wiem, przepracować na następne 12 godzin po tym, tak? Więc ja go stosuję, tak? Słuchajcie, z takich generalnie jeszcze zastosowań, co mogę powiedzieć? O, pranie. Drogie panie, drodzy panowie, generalnie też bardzo fajnie się sprawdza w dezynfekcji prania. Tu już nie chodzi nawet, że ten zapach lawendowy tego prania będzie kapitalny, ale przede wszystkim skutecznie je odkazi, tak? On ma antyseptyczne działanie, antybakteryjne, więc jeśli kilka kropel dodamy do prania, mamy piękny zapach naszego ubrania, a przy okazji mamy też odkażone te ubrania, co jest ważne. Nawet wiem, że matki stosują w przypadku małych dzieci, niemowląt, czy no teraz już się chyba pieluszek jednorazowych nie stosuje, tych wielorazowych, tych tetrowych nie stosuje, ale też kiedyś był używany właśnie do odkażania, mamy wlewały troszeczkę jak pieluszki. Słuchajcie, generalnie jeśli chodzi, on jest tak łagodnym tym olejkiem, że może go każdy praktycznie stosować. Ale no niestety, tak jak przy każdym estrze owocowym czy ziołowym, jest grupa osób, gdzie jest uczulona. Więc jeśli jesteś uczulona na lawendę, nie będziesz mogła stosować. Druga kwestia, osoby, które mają cukrzycę. Tutaj zawsze przy cukrzycy to trzeba każdy olejek rozważnie stosować. Trzeba go wprowadzać bardzo delikatnie, a też poinformować o tym lekarza. Jakikolwiek przy cukrzycy byśmy olejek nie wprowadzali, powinniśmy o tym powiedzieć lekarzowi, który nas prowadzi, że wprowadzamy, bo też nie wiemy, jakie reakcje będą. Olejek też nie jest polecany, nie jest zabroniony, ale nie jest polecany kobietom w ciąży, tak? Zresztą w ciąży to też tych specyfików nie za bardzo te panie mogą brać. No na pewno w pierwszym trymestrze nie powinno się stosować, w późniejszych to jest troszeczkę inaczej. Też karmiące piersią, pamiętajmy, że to przechodzi bariera krew, więc on jest w naszym krwioobiegu, a co idzie w tym, co produkują panie, w mleku też jest ten olejek zawarty, więc to maleństwo ciągle go pobiera, więc tutaj musimy pamiętać i ostrożnie, jeśli chcemy, drogie panie, karmić, jeśli chcecie karmić, więc zastanówcie się nad olejkiem, jeśli już go stosujecie, stosujcie go nie wewnętrznie, wtedy nie pijemy żadnego olejku, tylko ewentualnie masowujemy w miejsca nas bolące, ale to też nie często, bo no to tu się znajduje. Słuchajcie, generalnie olejek jest, on jest bardzo popularny i przede wszystkim stosuje się go, tak jak powiedziałem, w różnych inhalatorach, w różnych dyfuzorach, gdzie się rozpyla, gdzie daje nam ten zapach. Warto, jeszcze jedna ważna kwestia, powiedziałem, że stosuje się go na sen, możemy na poduszkę jedną kroplą wziąć, ale moi drodzy, nigdy nie zostawiamy żadnej inhalacji na nos, to znaczy dyfuzor, nawilżacz nie powinien działać, jeśli to są elektryczne, w tym pomieszczeniu, w którym śpimy. Słuchajcie, przy olejkach eterycznych jest prosta zasada. My musimy się obserwować, jak nasz organizm działa na olejki eteryczne. Więc tutaj zapomnijcie, że wrzucicie dyfuzor i idziecie spać.
bo wy nie wiecie, jak reaguje wasz organizm podczas snu, tak? Słuchajcie, co do łączenia, ja łączę z wieloma, tak jak już wspomniałem, z miętą łączę go, generalnie z rozmarynem, jeśli mam bóle mięśniowe, też go fajnie łączyłem, gdzieś tam nacierałem, coś mnie bolało, nie wiem, za długo spałem, bo już pewnie z 6 godzin to dla mnie za długo. Generalnie egzemy, to wiem, że nie łączyłem, ale wiem, czytałem, z melisą się fajnie łączy. Odstraszacz komarów i różnych paskudz, ja bym go połączył i go niektórzy łączą z cytryną, bardzo ładnie wtedy jakby potęguje. Zresztą pamiętajcie, lawenda to też jest takim nośnikiem dla innych olejków, jakby ona wzmacnia działanie tych olejków, więc warto ją stosować w różnych mieszankach. Raz, że ma ten wspaniały zapach, który się rozchodzi, a wzmacnia skuteczność też innych olejków. To, co jeszcze muszę was ostrzec, słuchajcie, w sprzedaży wielokrotnie się zetknąłem, nawet dzisiaj przeglądałem za 2 godziny różne portale, różne sklepy internetowe, jest olejek lawendowy. Tylko słuchajcie, są lawenda wąskolistna i szerokolistna. Lawenda tylko wąskolistna ma działanie terapeutyczne. Jest dużo tanich olejków lawendowych z lawendy szerokolistnej. Niestety, tam nie znajdziecie tych działań terapeutycznych, więc jeśli kupujecie olejki, sprawdzajcie, czy zresztą muszą być to czyste olejki, tak? Muszą mieć certyfikaty i muszą być to z lawendy wąskolistnej. Nie dajcie się oszukać sprzedawcom. Generalnie większość pochodzenia gdzieś tam z zachodu, różne mieszanki, to tak naprawdę z lawendą nie mają nic wspólnego. Pachną jak lawenda, oczywiście, zapach jest identyczny. Postawicie 2 butelki, nie odróżnicie, co jest prawdziwą wąskolistą lawendą, a co jest szerokolistą. Ale odróżnicie, że nie będzie miała działania terapeutycznego. Ja też zetknąłem się z wieloma też komentarzami, też przeglądam komentarze na forach, że ktoś stosował lawendę i ta lawenda nie działa. Ktoś nalał sobie do domowego spa, ta lawenda nie działa. Słuchajcie, no jak kupiliście dla mnie byle śmieć, to nie dziwcie się, że to nie będzie działało. Więc generalnie lawenda szerokolistna jest używana tylko do przemysłu chemicznego. Ona nie jest w przemyśle terapeutycznym, w przemyśle nawet spożywczym, nie powinna w ogóle być używana. Ale no, wiadomo, jest 3-krotnie tańsza, więc możemy obniżyć koszty olejku, więc się stosuje. Więc generalnie pamiętajcie, upewnijcie się, czy produkt, który kupujecie, ma to działanie takie terapeutyczne, działanie lecznicze, bo to jest bardzo istotne. Też nie chciałbym, żebyście po moich live'ach sięgali po jakieś olejki pierwsze, lepsze, a później mieli jakieś problemy zdrowotne. No nie, tego bym sobie w ogóle nie życzył. Olejki, jeśli kupujemy, to kupujemy naprawdę ze sprawdzonego źródła, że wiemy, że on pochodzi z dobrego materiału, tak, jest pozyskiwany prawidłowo, z ekologicznych, może nawet nie ekologicznych, ale takich bionaturalnych tych upraw, nie jest jakimś tam chemicznie nawożone i możemy spokojnie go pić. Ja powiem tak, kupuję, jak każdy olejek mogę wypić, bo ja się nie boję. Każdy olejek mogę dostarczyć wewnętrznie, bo jestem pewny jakieś tam źródło, tak? Wam też życzę, że zanim kupujecie olejek, sprawdźcie. Nie polecam, aczkolwiek mogę się mylić, nie polecam z żadnych hiper, supermarketów olejków. Dzisiaj też ktoś mi powiedział, że kupuje olejek w aptekach. Słuchajcie, kupujcie olejki w aptekach jak najbardziej. Część jest rzeczywiście bardzo dobrych tych olejków w aptekach, ale sprawdźcie. Pamiętajcie, każdy olejek, jaki jest w aptece, musi mieć 2 rzeczy. Adres laboratorium i musi mieć certyfikat. Jeśli tego nie ma, no to ten olejek nie powinien być sprzedawany w aptece. U nas w Polsce jeszcze jest tak naprawdę wolna amerykanka. Co trafi do aptek, to jest, tak? Na zachodzie, gdzie jest większa moim zdaniem świadomość, aptekarze płacą potężne kary, jeśli wprowadzają coś nielegalnego, czy coś, co nie ma certyfikatu. No sorry, żyjemy w takim kraju, więc też musimy baczniejszą uwagę jakby zwracać. Dobrze. Podsumowując w ogóle ten olejek z lawendy, jeszcze raz przyjrzyjcie się, kapitalny olejek. W aromaterapii jest wykorzystywany przede wszystkim taki relaksujący, uspokajający, tak? Te kilka kropel do naszej wanny czy tam jacuzzi potrafi złagodzić wszystkie te stresy, tak? Te stany lękowe, taką depresję, odpręża, odpływamy, czujemy się tak fajnie. Ale generalnie też nasze skupienie jest, nie można powiedzieć, że myślami też odpływamy tak jakby ciałem. Takie flow, dosyć coś fajnego.
innego. Możemy też podgrzewać w specjalnych inhalatorach, możemy w dyfuzorach wdychać. Fajnie, żeby ten olejek też się roznosił, ten zapach po naszym domu, tak? Żeby ta pozytywna energia tutaj się też wymieszała, więc to jest fajne. Poprawia nam tą jakość snu, jest na pewno kapitalny. Też to obniża ciśnienie krwi, tak? Do masażu jest stosowany wewnętrznie, więc on jest naprawdę wszechstronnym olejkiem. Polecam, bo to jest następny olejek, który w każdym domu powinien się znajdować. Słuchajcie, dzięki w ogóle za udział w live. Jeśli Wam się podobało, tak jak zwykle poproszę o lajki, o komentarze, o serduszka, o udostępnienia. Jeśli coś Wam się nie podoba w tych live'ach, chcecie coś innego, to też proszę napiszcie. Ja wszystkie uwagi szczerze przyjmuję, pokłaniam się nad wszystkimi uwagami, komentarzami. Następnym olejkiem, jaki chciałem zaprezentować, ale oczywiście nie dzisiaj, to jest takie maleństwo akurat, bardzo mała buteleczka, ale jest potężny olejek o potężnym działaniu. Słuchajcie, to jutro zaprezentuję, to będzie olejek cynamonowy. Jest naprawdę, poczytajcie sobie o jego właściwościach, jest kapitalny. Ale to już na jutro, jak zwykle nie możemy wszystkiego jednego dnia odkrywać. Zapraszam Was jutro na live, też w podobnej godzinie, nie zawsze to jest 17, nieraz bliżej 18, w zależności ile pracy w ciągu dnia mam i ile jeszcze treści. Ale słuchajcie, jeszcze jedno, odkryłem, wiecie co, taką książkę. Czytam codziennie, nie jest taka gruba, Lecznicze dary natury, słuchajcie, 200 uzdrawiających ziół. Kapitalna książka, oczywiście tutaj też wzmianka jest o naszej, widzicie, tej lawendzie wąskolistnej, o której mówię, nie szerokolistnej, tylko wąskolistnej. Polecam Wam takie książki, jeśli macie możliwość zakupienia przez internet, cokolwiek. Warto, słuchajcie, edukować się w dziedzinie medycyny naturalnej, w dziedzinie siłolecznictwa, w dziedzinie olejków eterycznych, w dziedzinie zadbania o swoje zdrowie i w życiu zgodnie z naturą, tak? Bo pamiętajcie, ta chemia, która nas otacza, to nas tylko zabija. Więc ja będę starał się propagować, codziennie mówić nie tylko o olejkach, ale też wzmianki jakieś od siebie dodawać, że żyjmy zgodnie z naturą. To nie jest takie, bo kiedyś ktoś mi powiedział, ok, ale technologia, życie, XXI wiek wymaga na nas wymaga, żebyśmy szli jakby z prądem, z nurtem. Ok, ja korzystam z wszystkich dobrodziejstw, jaka mi daje technologia, tak? Ale ja niekoniecznie muszę się zatruwać w domu, tak? Nie muszę koniecznie biegać do apteki, środki farmakologiczne kupować. Ja nie muszę, nie wiem, biegać do sklepu drogeryjnego jakieś kupować, nie wiem, środki do domu, które zabierają dużo chemii, tak? Dużo metali ciężkich. Okej, ale to jest takie moje przesłanie, będę Was od czasu do czasu tym męczył. Dzięki śliczne za udział i do usłyszenia, do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Pozdrawiam.